Wygląda na to, że... Tu jest ten handlarz? Tu był ten gościu? Chyba. W końcu lokacja była nazwana The Peddler's... Tam... Nie? Peddler's Shop, właśnie. No i co? Czy możemy jakoś odkupić tą lampę? Wykupić tą lampę? Oczywiście, to jest, jeżeli możecie sobie na to pozwolić. Nie ma sprawy. Tak, możemy zapłacić ci królewskim skarb... Donald! Czy mógłby was zainteresować inną, znakomitą lampą? Nie, to... Ta jest, to tej potrzebujemy. A, być może mnie przekonacie. Jeżeli przynieście mi skarb, którego nawet nie umiem sobie wyobrazić. Coś, powiedzmy, co by pasowało do sułtana. Królewski skarb my ass, Donald. Dzięki. Skarb? Może być z tym problem. Dużo jest skarbów w pałacu. Ale to nie jest mój i nie mogę tylko ogo. To jest cały komentarz tej sprawy. Ogo. Nie mogę ogo poprosić. Nie chcę martwić Jasmine albo Sultana. Hej, ja wiem. Co ze skarbem w Jaskini Cudów? Okej, okay, Jago, prowadź. I po tym, jak dostaniemy ten skarb, mogę nawet uwierzyć w twoje przeprosiny. Możesz na mnie liczyć. Ja tam dalej odnoszę się z rezerwą do tego ptaszka? Bo trochę podejrzanie świerka? Nie wiem, czy wy to słyszycie w ogóle. Chyba odcinka jest to słychać. To jest czysty button mashing, nie ma żadnego skilla. Nie wiem, na przykład w... Rozumiem, że porównanie walne po prostu takie, że wszystkim szczeny opadną. Ale no... Weźmy takiego Wiedźmina. Wszyscy śmieją się teraz nie. Ale chodzi mi po prostu o to, że tam system walki był... O. A! Lubię z nimi walczyć! Dobra, dobra, Swift Shot jest bardzo fajną komendą reakcji. Chodzi mi o to, że... System walki wymagał od gracza czegoś więcej niż... Po prostu tak mi się przypomniało, no nie hejtujcie. Wymagał od gracza czegoś więcej niż zwykłe... Zwykły button mashing? To teraz uprawiam na przykład? Wymagał wyczucia... Jakby tempa, w którym atakujemy. Przynajmniej ten pierwszy, jeśli nie... Drugiego nie pamiętam. Grałem w drugiego, ale nie pamiętam. Ale chyba też było jakieś, że... Trzeba było wyczuć moment, bo inaczej ataki były słabe. Dobrze mówię. Chyba dobrze mówię. Mówię, że dobrze mówię. Tak, dobrze mówię. A tutaj to jest... Button mashing do potęgi. Czy ja to mogę zrobić? Proszę. Co mam z tobą zrobić? Aaaa, to było mądre. Logiczne myślenie, to jest lepiej to zaimplementowanie niż w Ace Attorney Investigations. Gdzie są skryptowane sposoby myślenia. Dobra, chyba musimy... O nie! Boże, on jeszcze będzie ziać ogniem we mnie? Czy ja muszę mówić, jak bardzo mi wadzi ten gościu? Nie lubię tych... Oczywiście z całym szacunkiem. Po prostu nie lubię tych grubasów tutaj. Nie mam żadnych jakichś, nie wiem, negatywnych uczuć do osób, które... Wracając. Do osób, które... Nie wiem... O których nadwaga przejawia się w mniej lub bardziej subtelny sposób. Po prostu nie lubię tych przeciwników. Może jak ja ich nie lubię. Oni są dość za bardzo czasochłonni nawet. High Potion. Zawsze spoko. Mury pałacu. Zapisz. Weź skrzynkę. Mytrylowy kamień. Zapisz. Na wszelki wypadek zapisuję w innym miejscu, jakby coś mi się spaprało, czego sobie nie życzę. Oczywiście. Anyway.
Ooh! Słowo extremely bardzo mnie jakby ciekawi, wiecie? Jest nieźle! Mam o 2 więcej punkty umiejętności. Wiecie, co to znaczy? Trinity Limit. W końcu! Trinity Limit jest cholernie dobrym limitem. To mogę wam powiedzieć, że przydaje się. Można go używać nawet kiedy Sora jest sam. To jest dość ważne, że Trinity jest limitem, który jest Sory. I to Sora może go używać. Sora może używać go sam. Bez pomocy nikogo. I... co już zapisywaliśmy? Przydał nam się później, uwierzcie mi. Jago! Jaskinia Cudów jest pełna pułapek. Nie będziecie mogli tylko i wyłącznie przewalczyć swoją drogę do środka. Stawiam, że możemy znaleźć odpowiednio dużo skarbów w Jaskini Cudów, żeby zadowolić tego handlarza. Pytanie brzmi, czy będzie ich odpowiednio dużo, żeby satysfakcjonować mnie? Coś się zastanawia mnie w tym spojrzeniu Donalda. No ja się stary nie dziwię, on myślę, że ma jakieś niecne plany. Jaskinia Cudów jest tam, gdzie są te podejrzenie wyglądające chmury. Jest to niebezpieczne miejsce, ale powinno być w porządku, jeżeli pójdziemy tam razem. Chcesz? Masz na myśli, że chcesz tam iść na pie... na piechotę. Naprawdę? Cześć, Piotruś! Naprawdę, na piechotę! Taki kawał drogi, a chrzańcie się! To jest to! Fajnie to wygląda, naprawdę. Wchodzisz w paszczę lwa. Znaczy, nie wiem, czy to jest lew, czy... może bardziej jakiś tygrys. A może jakiś, nie wiem, lwygrys. Bright Shards, Puzel, Mithril Shard. Nie w ogóle jak z nimi walczyć. Poza Slipshotem mamy o poziom więcej i mamy Fire Boost. Który jest... kurwa. Bo ja nie używam Fire aż tak. No, już bardziej niż Blizzard. Nie wiem dlaczego, bo Blizzard jest tym... Blizzard jest tym atakiem, który... opiera się na strzelaniu czymś. My strzelamy odłamkami lodu. Fire otacza nas tą ognistą, tym ognistym pierścieniem. Więc nie wiem, dlaczego ja mam Fire, nie wiem, dlaczego nie Blizzard. A, przypomniała mi się jedna kluczowa rzecz. Wisdom Form mamy, wiecie? Wisdom Form! Gówno! Gówno. Tu jest dużo skarbów, tak by the way. Takich, które mogą się przydać bardziej naszej postaci, aniżeli, nie wiem, Donaldowi, tam handlarzykom. W ogóle nie zapytaliśmy Jasmine, czy jest tu klucz, nie ma. No tak, w sumie, czy jest klucz, nie ma klucza, czy jest Riku, czy może też go nie ma. Ale domyślam się po tym, że ich tam nie było, no to ich już w ogóle nie ma, więc nie ma co zrobić. To są nasze bombki? Czy to jest w ogóle jeszcze inny typ przeciwnika? Ten jest jakimś, nie wiem, magik, cholera. Czy tam czarownik, czarodziej... cokolwiek. Wiem, że on używa właśnie magii lodowej. Odłamków, o której wam mówiłem. A nie, nie mogę, szlak! Ile AP boosta, po prostu! Jak mi dobrze z tego powodu. Już? Itans. Sztok. Frost Gem jest nowym kamieniem, który mamy. Świetnie. Sora. Już nawet nie patrzę kto. Wiem po prostu, że to zmierzę do Sory. Magic Lock On, Item Boost. Możemy to wyekwipować w sumie. Albo nie. Czekam na Aerial Finish, to żeby sobie założyć. Luffy ma boosta, ale dalej tylko jeden punkt umiejętności.
Ja ich uważam za niesamowite, oni tak potrafią przypakować, nieźle. W ogóle całkiem ciekawe, zobaczcie to miejsce. Mi się podoba. Nie, serio, mi się to bardzo podoba. Jest takie dość... Nienawidzę tego miejsca. Nie chcę koło nich przechodzić, bo... Exp zawsze jest, nie? Exp musi się zgadzać! Ja okazji nie zamierzam przepuścić. To jest skrzyneczka. Może mi kamera nie przeszkadzać, dziękuję! Nie, 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 nie! Nie spychaj mnie tam, chcę się pokonać! Jest takie... trochę... trochę tsunderowski związek, że no to nie jest wcale tak, że cię nie lubię, no. Nie, to nie jest wcale tak, że cię lubię. Po prostu chcę mieć w ciebie ekstra. Ale masz mnie nie wywalać z planszy. Dobra. Kamienni straż... Tutaj mamy... klejnot. A tu mamy coś, co mogłoby pasować w ten, w tą dziurkę w piedestale. Jak bardzo jest to ten kamień? Ten klejnot? Dzięki, Stan. To jest... Nic by nie mogło pójść źle, nie? Zawsze jak jest odpowiedź tuż przed nosem, to musi być jakiś problem. A tutaj problemem są te posągi, które przywołują lód? Musimy poprowadzić... O, w dół. Aha, ja mu muszę wydawać komendy reakcji, okej. Okay. Nie jest aż takie trudne. Nie wiem, w sumie, jaka trudność mi byś dała szybko wejść, po prostu. Wciskamy trójkącik i za wciskanie trójkącika dostajemy Summon Boost, Donald Blizzard i statystyki, więcej statystyk do zdrowia, więcej punktów zdrowia. To jest trochę irracjonalne. Bo teoretycznie, no, musimy unikać tego lodu i w ogóle, ale no, nie ma tego tak za bardzo. Naciskamy trójkącika, tu jest zapis. Nagle. 528, ja pierdzielę, to jest naprawdę bogate miejsce. Wchodzimy tutaj mając 670 chyba mani. Kupiłem Aegis Chaina. Mam z powrotem 500 ileś? Tak, nie zapomnijcie, że jestem tu, żeby wam pomóc, dopóki nie będzie zbyt groźnie. Dzięki. Wymiar wyzwań. Musimy ukończyć zadanie w pewnym wyznaczonym okresie czasu. Musimy pokonać wszystkich przeciwników. A wiecie co znaczy? Valor! To musimy pokonać ich wszystkich w wyznaczonym czasie. Mamy 2 minuty. Jeżeli wszystkie piętra się zapadną, czy też znikną, to będziemy musieli tworzyć nowe, z tego co tam zrozumiałem. A może to po prostu chodzi, że jeżeli czas się skończy, no może to nie chodzi o... Już po... Chrzań się! Gruba... Mało. Czemu Sora musi iść naprzód? Chcę, żeby szedł na tył. Fuck! Czemu Gałka musi ze mną współpracować? Fuck, razy dwa! Zależy od podłogi. Chyba też. Puzzla, chcę puzzla. Chcę puzzla! Give me that. Seriously! I hate you! Ging. Stało nam 3... Nie zdążymy. Są cholery, nie zdążymy.
Wygrałem. Ostatni pojedynek. Lepiej, żeby to poszło dobrze. Nie pójdzie. Jestem pewien, że nie pójdzie. Nie może ich wyjść tylko... Tylu? Okej! Okay. I guess, że może być. W tym poleju bodajże możemy wrócić na górę. Posiadasz... O, w dół! Nie! Chciałem zebrać! O jest. A, dobra, dobra, spoko, spoko. Czy można się tu przenieść, tak jak myślałem? Mam nadzieję, że możemy dostać co chcemy bez żadnych kłopotów. Mapa jaskini cudów. Dechło w czas. Ile tego? Trzy? Trzy na jedną lokację w takim krótkim odstępie czasu? Dłużej. Czyli. Nowe umiejętności to pewnie... No sorry, jest coś, ale dla sorry jest Aerial Finish. Jest też Summon Boost. Ale Summonów nie będę używał. Jest Donald Blizzard. W ogóle, zobaczcie na te dysproporcje. Sora ma już... 45 punktów umiejętności, podczas gdy Goofy ma 12, Donald ma 13. Przynajmniej ich rozwój przebiega w spójnym, niezapłaconym tempie. I tego się trzymajmy. Sao. Włazim! Mam... I tak mam dziwne wrażenie, że ta ryba, jasne. Ten ptak nas oszukuje. Nie wiem, dlaczego ta ryba. Ale mamy skarbiec. Chyba. Jak to można nazwać? Ten powinien zdać egzamin. Donald! Piotruś? A? O, stary, to jest idealne. Ten gość cię to polubi. Wygląda na wartościowe. Dobrze. A teraz pójdźmy zdobyć tą lampę. Musimy zamknąć... Powstrzymać Jafara albo zniszczyć Agraba. Przestańcie! Donald. Otrząśnij się. Nie bierz tego jaja. Piotruś w końcu zadziałał inteligentnie. Inteligentnie. I... Wysyła na nas bezdusznych. Teraz nie informuję, że on. To jest niepodobne do Piotrusia. Czemu to się zawsze dzieje? To jest niepodobne do Piotrusia, żeby on do cholery myślał. On nie myśli! Nie może myśleć. No serio. Kolejna z rzeczy, która polega na wciśnięciu trójkącik. Triangle to win. A nie. Nie jest też tak, że tu by mi się drive teraz przydał. Nie mogę użyć na pewno tego. Drive recover. Użycie limitów i drive'ów sprawi, że ta walka będzie ok. Ta walka już jest łatwa, ale chciałem sobie przypakować. Fik! Ilu jest was? Więcej was matka nie miała? Więcej was... O! O, to jest serial finish! Wiecie co? Pokażę wam przynajmniej, jak działa... Pojedynkę? Ja to było słabo. Może muszą być Donald i Goofy w parze, żeby, wiecie, żeby on się w pełni aktywował, bo to na pewno nie było wszystko, na co stać ten kolejny limit, więc przynajmniej, że może tych grubych pędziów atakować w przodu. Full swing! Czemu obszar, na którym walczymy, jest tak ograniczony? Ała, ała, ała.
Aerial finish! Mówcie co chcecie, ale na to czekałem, aż to dostanę. Kombo jest efekciarskie, a jednocześnie to jest po prostu coś, co znam. Coś, do czego przywykłem. Chodźmy. Co ze skarbem? A może oni się skapnęli, że to Piotruś? Hello? Halo? Przestań się... Marzeć, to oddaj. O nie, 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 ja to sprzedaję ze skarby. Ta lampa przyniesie mi majątek, fortunę. Gdzie my mamy w ogóle nasze świecidełko? Ja się tak zastanawiam. O-o. Przynajmniej nie może go złapać, to jest dobre. Więc lepiej pójdźmy i go powstrzymajmy. Mam wrażenie, że walka z bossem w tym świecie przyjdzie zaskakująco szybko. Sklepik.